1934 roku firmę trudniącą się stolarstwem artystycznym założył w Warszawie dziadek pana Wiesława Jerzewskiego. Później prowadził ją jego ojciec. Dziś pan Wiesław, również mistrz stolarstwa artystycznego, w trzecim pokoleniu kultywuje rodzinne tradycje. Nie tylko zajmuje się pieczołowicie renowacją i rekonstrukcją stylowych mebli, tworzy też własne, zarówno według dawnych, jak i nowoczesnych wzorów. Meble pana Wiesława Jerzewskiego można znaleźć w Zamku Królewskim, w warszawskich Łazienkach i wielu instytucjach kultury. Żeby drewno tak chciało słuchać mistrza, oprócz wiedzy i umiejętności potrzebny jest wielki talent i cierpliwość.